jest w całości zardzewiała i bardzo szumie się chwieje. Myślę, że coś w ciągu 2-3 lat zostanie rozebrane albo się zawali. No jakby jest to dosyć proste, jest takich fajnych rzeczy, która mi się nie udało, to jest generalnie są osoby, które tam weszły. I tam myśmy podejmowali jakieś takie proste próby, ale to zostało szybko spacyfikowane przez naszego przewodnika, jak się domyślacie. Także też wziąłem jakby... Ja też mam oczywiście takie zdjęcie, ale też jakby... Co to jest planowane? Tego? Nie. Tego? Dobrze, co mogę jeszcze na ten temat powiedzieć? No i jakbyście jechali, to w każdym razie to uważam, że to jest must have generalnie na waszej wycieczce, że muszą wam was tam zabrać, bo jest to bardzo ciekawe. I ostatnia rzecz, o której mówiłem, że warto generalnie, żeby się dostać do sterowni, której ja nie byłem, to warto się tym zainteresować dużo wcześniej. Jan zrobił teraz pewnie tak, że napisał do tego biura podróży, które organizuje te zezwolenia, żeby załatwili przepustkę i żeby to było, żeby nas tam prowadzili. Bo to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Jakby chciałem się, jakby wtedy trzeba mieć przepustkę po prostu do wejścia do elektrowni i to jest gdzieś tam, to oczywiście nie jest w samym sarkofagu gdzieś oddalone, ale jest porzucony cały ten system kontroli. I jak już się tam jedzie, ale podejrzewam, że jakbyśmy jedzie tam tylko raz w życiu, to warto to zobaczyć. I chyba tyle, jeśli chodzi o moje slajdy. Jakby chętnie, jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Na pewno zapomniałem o wielu rzeczach, które chciałem opowiedzieć, ale to jak głównie komentowałem to, dlaczego ilustracje były te przygotowane zdjęcia. W każdym razie na sam koniec to mogę powiedzieć, że jakby mimo, że jakby to, co jest w tym super, to jest, że to jest bardzo kompaktowy wyjazd, znaczy, że to jest wyłącznie jeden weekend, tak? To nie trzeba jakoś szczególnie planować i tak dalej. To jest, jak akurat leciałem z Katowic do Kijowa, bilety były jakoś za 200-250 zł i przyleciałem w piątek i wracałem, przyleciałem chyba w czwartek i wracałem w niedzielę i byłem w Kijowie i jeden dzień był poświęcony w całości na to i to jest bardzo fajne. Jakby podoba mi się to, że to jest to dosyć mocno i wszystko obiekt nieskomercjalizowane, że tam jest mało ludzi. Jest tak jakby, no wiecie, jakby to zrobi... Ponieważ można się tam kręcić po wszystkim, bo to są jakieś wypadki, że na przykład ktoś wejdzie na drewnianą podłogę w domu kultury i sobie złamie nogę generalnie. To są tego typu rzeczy. Że jest to takie bardzo dziewicze i takie świeże. No i stąd uważam, że stąd polecam. Jak się wychodzi z tej strefy, to jest się ubrany w jakiś kombinezon, czy jest pan we własnym ubraniu i... Nie, to jeszcze powiem. To jest całkiem ciekawe i śmieszne. Jest się we własnym ubraniu. Zasady są takie, że trzeba mieć pełne buty, długie spodnie, długi rękaw i nakrycie głowy. Z tym nakryciem głowy to jest tak średnio, bo nikt zna. Oczywiście wszyscy byli sprawdzali, czy je mamy na wjeździe, ale później nikt tego nie nosi. Nie można na pewno jeść, pić, palić papierosów, przynajmniej poza samochodem. Można to robić w samochodzie albo wewnątrz budynku, natomiast na zewnątrz nie. Wydaje mi się, że niczego nie można dotykać, co jest dosyć oczywiste. I teraz przy wyjeździe jest coś takiego, że na każdym, bo tam są dwa checkpointy. Na tej strefie 30 km, to jest zupełnie wyjazdowy, i na strefie 10 km. I się przechodzi przez taką bardzo siermiężną bramkę. I trzeba tam chwycić dłońmi generalnie różnych elementów. I to wykrywa potencjalnie promieniowanie. Co się zdarza? To przewodniczka mówi, że to się dosyć regularnie zdarza, że ktoś na butach niesie na przykład. I wtedy w największym skrócie odkażanie wygląda tak, że się dostaje mydło i się idzie pod prysznic. Nie wiem, co się wtedy dzieje z ubraniem. O to nie pytałam. Być może jak coś jest na butach, to trzeba je zostawić. Tak, jakby. Jechał pan przez polskie biuro, czy przez ukraińskie? Przez ukraińskie. Znaczy ja tam nie byłem z biura, tylko kupiłem sobie bilet na samolot. Przyleciałem do Kijowa. Tam miałem, hotel sobie wziąłem z bookingu. A ukraińskie biuro, jakby są tylko ukraińskie biuro, w sensie, bo przewodnik jest ukraiński. Bo oni mają licencję. Przyszedł. Mam pytanie do tego sarkofagu nowego, bo podobno już nie ma funduszy na jego dokończenie i co dalej? Ja nie wiem, ale premiera Ukrainy to stało. W sensie nie, ten sarkofag jest spłacony przez Niemców z tego powodu. W związku z tym to jest, on już kosztował kosztował bardzo dużo generalnie. Tak. Wydaje mi się, że 1,5 miliarda euro, jeśli dobrze pamiętam.
No jest opóźniony, bo tamten, on był planowany na 30 lat, ten stary, i z tego co słyszałem, no to on tam cieknie, coś się z nim dzieje. Stąd jakby ileś lat temu zaprzątało planowano. A ten duży, ale on już jest praktycznie gotowy. To na co tam brakuje pieniędzy, to żeby go wsunąć. Ale to wyszło? Nie wiem, wiesz, że jakby nie jestem, ale to jest, powtarzam to, co słyszałem przewodnika. Także podejrzewam, że w ciągu dwóch lat to się wydarzy, że go po prostu w końcu sprawa. Nie miało być na jeździ teraz? Ale to już było kilka razy odkładane. Tak, ale to miało być w tym roku na pewno. A to nie mam, może nie jestem zaprojektowany. Tam nadal jest jakieś niebezpieczeństwo, że oni po 30 latach, gdzie już ludzie chodzą, potrzebują sarkofag. Czy to jest tak, że jak ten sarkofag nie powstanie, to się może coś długo wydarzyć? Nie wiem. To jeszcze odnośnie tych stref. To jest tak, że na Białorusi nie ma takiej strefy, do której jest, nie ma dostępu. I to jest, to samo się ma wydarzyć na Ukrainie, że to wiele lat jest to planowane, że jest tak, że ta strefa 30-kilometrowa zniknie i będzie park narodowy. Znaczy, że będzie można tam przyjechać, kiedy się chce, tylko nie można się tam osiedlać. Natomiast ta 10-kilometrowa będzie na zawsze, no bo to jest tak, że promieniowanie jest tam planowane na 800 lat, więc to już można traktować tego, że na zawsze. I teraz wydaje mi się, że po to powstaje ten sarkofag, żeby to było bezpieczne na, nie wiem na ile jest planowane, ale podejrzewam, że na co najmniej kolejne kilkadziesiąt lat. A tutaj ma chyba w ogóle, bo jaka jest to dla Białorusi? Tak, może. Tak. Białoruś się zaczyna jeszcze tak. Jest też około 10-15 km od tej grzybki. Wiesz co, wie pan, to jest bardzo blisko. W sensie, jeżeli stąd tutaj jest około. Tak, to jest mniej niż 10 km. Mhm. Ja tą mapę dopiero dzisiaj za pierwszy raz zobaczyłem, bo tam to było oczywiście wydrukowane, ale. To jest bardzo blisko. I teraz ta strefa, rozumiem, że oprócz tej, bo podejrzewam, że to jest takie rozciągnięte w tą stronę, dlatego że pewnie wiatr wiał w tamtą stronę i jakby to jak tam zanieczyszczyło las, to ta strefa, ta 30-kilometrowa niby, chociaż one nie są okrągłe, więc wiadomo, że to nie 30 km, tam ma być park narodowy, nie ma być już przepustek i będzie to. Nie wiem, jakby nie zastanawiałem się nad tym, bo spodziewałem się, że to pytanie może paść, ale nie wiem. To jeszcze jeśli chodzi o promieniowanie, bo zastanawiałem się, że to nie jest jakby promieniowanie, ale to nie jest, to trochę nie jest, no tak, ale tylko, tak, ale nie wiem, czy tylko to zielone na przykład, to znaczy, że tutaj nie ma promieniowania, tu jest to, tutaj nie wiadomo. Generalnie jest tak, że promieniowanie, jak się chodzi z tym liczbą Geigera, to cały czas nie ma. I to jest tak, że są punkty, że na przykład jest jakaś kubka ziemi i one często są oznaczone. Znaczy jest wbity taki palik z promieniowaniem, a to na tym tak nie można wchodzić, ale to jest takie miejsce, gdzie jak się podejdzie do tego palika, to jest tam rzeczywiście trzeszczy i skacze o kilka długości generalnie tej dopuszczalnej normy, a tak to nie ma. Tak to wygląda. Też miałem zdjęcia, jakby akurat nie udało mi się przeczytać zdjęć, jak jechałem, ale chciałem też wam pokazać. Jest normalnie w Czernobylu, jest sklep, tak, jest pełen asortyment alkoholi. Czyli tak, że normalnie życie się toczy i z tego względu, że mimo wszystko pracuje tam parę tysięcy osób.